Witajcie drodzy kochani, jako że jest wiosna, chciałem wam podać taki prosty przepis na sok wiosenny. A więc do tego składają się pewne składniki jak buraki, seler, pietruszka, jabłko i szpinak. Te składniki, jak już wcześniej wymieniłem, czyli burak, obieramy go ze skórki, możemy go pociąć i wkładamy do wyciskarki. Robimy z niego bardzo przepyszny sok. Za burakiem wkładamy umyty seler, może być to seler naciowy lub może to być korzeń selera, do wyciskarki, wyciskamy go, potem pietruszka, potem jabłko i na końcu szpinak. I dzięki tym właśnie owocom i warzywom otrzymujemy przepyszny sok, dzięki któremu odnowimy nasz organizm, dostarczymy żelaza, dostarczymy potrzebnych witamin, minerałów. I właśnie picie buraka czerwonego. Dlaczego mówię właśnie o buraku czerwonym? Ponieważ burak czerwony jest antyrakowy, oczyszcza krew z wszelkiego rodzaju toksyn, z wszelkiego rodzaju bakterii, z wszystkich zanieczyszczeń, które na co dzień zjadamy w pożywieniu, które nie zawsze jest naturalne. Dlatego też polecam zjadanie buraka czerwonego, jak również selera, ponieważ seler też ma takie właściwości bardzo lecznicze na nerki i w ogóle wzmacniające na cały organizm. W Hiszpanii jest takie przysłowie: osoba, która nie je selera, a ma go w swoim ogrodzie, to jest osoba bardzo niemądra. Czyli po prostu też bym chciał jakby zaproponować wam sałatki z selera, jak najbardziej soki robione z selera, czy to korzenia selera, czy to robienie sałatek z jogurtem, z potartym selerem, jak również seler naciowy, który jest, można pokroić w kosteczkę, również można zrobić z niego pyszną sałatkę. To jest właśnie taki przepis na eliksir wiosenny. Jak również dla pań, które chcą schudnąć, podam taki przepis na sok odchudzający, który się pije przed pójściem spać. Jest wykonany z jednego ogórka, z jednej cytryny, z łyżeczki od zupy potartego imbir. Jak również dodaje się dwie łyżki aloesu, soku z aloesu. Dodaje się dwa kubki pełne czystej wody i to wszystko po prostu się miksuje i również powstaje nam płyn, który jest odchudzający. Płyn, który zrzuca z nas niepotrzebny cholesterol, wyrzuca z naszego organizmu. No i ten płyn można właśnie po prostu przygotować sobie w blenderze, zmiksować odpowiednio i po prostu pić przed snem. Ja dodam, że dla smaku można dodać troszeczkę albo octu z jabłkowego. Ja jeszcze chciałem dodać, że się dodaje jedną cytrynę, sok z jednej cytryny do tej całej mieszanki. Wyduszony jest sok z jednej cytryny. Potem jeszcze to wszystko razem miksujemy i wówczas już mamy ten odpowiedni eliksir, który jest odchudzający. Polecam to dla osób, które mają problem z nadwagą. Jest to bardzo dobry system na odchudzenie organizmu. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aaron posiada na linku pod YouTube'em, posiadamy nasz sklep internetowy. Jeżeli ktoś zainteresowany jest zakupem podkładki albo odpromiennika na swój dom, może po prostu zakupić nasze produkty na sklepie internetowym. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.